Czy kandydat z dalszego miejsca może wejść do Sejmu zamiast jedynki? Czy mandaty przydzielane są według kolejności na liście, czy według liczby otrzymanych przez kandydatów głosów? Czytamy Wasze komentarze i jesteśmy zaskoczeni tym, że nie do końca wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. Wielu z komentatorów powtarza fałszywą tezę, że kolejność na liście decyduje o kolejności wejścia do Sejmu, czyli że najpierw wchodzi kandydat z jedynki, potem z dwójki, potem z trójki i tak dalej. Idąc tym tokiem rozumowania, uważacie, że nie ma sensu oddawać głosów na dalsze miejsca na liście, no bo do Sejmu wchodzą tylko pierwsze, w zależności od tego, ile mandatów z każdego okręgu uzyskuje dana partia. No i w związku z tym pojawiają się pytania. Po co w takim razie głosować na kandydata z miejsca 4, 14 czy 18, skoro przed panem, panią musiałoby wejść do Sejmu 3, 13 czy 17 kandydatów? Ale nic bardziej mylnego. Nie często się to zdarza, ale zdarza się, że osoby z dalszych miejsc przeskakują jedynkę. Do Sejmu wejdą ci, którzy dostaną najwięcej głosów na danej liście. Jeśli w okręgu radomskim Ewa Zajączkowska dostanie więcej głosów niż lider listy, to Ewa Zajączkowska znajdzie się w Sejmie. Jeżeli w okręgu Dobromira, to Dobromir z czwartego miejsca uzyska najwięcej głosów, to Dobromir wejdzie do Sejmu, nikt inny. A w okręgach, gdzie jest szansa na dwa mandaty, tak jak na przykład w Białymstoku, to być może Ewa Zaniewska z 14 miejsca, a nie drugi kandydat na liście, wejdzie do Sejmu. To wy o tym zdecydujecie. Krzysztof Bosak w 2005 roku z 10 miejsca uzyskał więcej głosów niż jego jedynka na liście i to Krzysztof dostał się do Sejmu. To wy decydujecie o tym, kogo wysyłacie do Sejmu. Przemyślcie swój wybór i nie głosujcie ślepo na jedynkę tylko dlatego, że jest na miejscu pierwszym, tylko przemyślcie kandydatury z dalszych miejsc.